Teraz, mam nadzieję, będzie już tylko bardziej przyjemnie i mniej poważnie. Dzień dobry. Czesław Mak, dzień dobry. Dzień dobry, jak miło spotkać, po prostu. To mi miło. Chyba nie muszę przedstawiać, ale żeby nie było. Kolarz i dyrektor Tour de Pologne, największego i najstarszego w Polsce fantastycznego wyścigu kolarskiego. Dzień dobry, panie Czesławie, co dzień słychać? Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że wiosna idzie, bo idzie, że coraz idzie, więcej rowerów, tak więcej sympatyków jazd na rowerze, tym bardziej, że ostatnio oglądałem takie badania. 10 milionów Polaków zdeklarowało się, że jeździ na rowerach, żeby czerpać z tego przyjemność i żeby poprawić sobie kondycję, żeby się cieszyć. Żeby się cieszyć, spędzić czas na świeżym powietrzu. I tak, biorąc pod uwagę, ile powstaje kolejnych baz rowerowych i że kolejne miasta mają te miejskie rowery, z których korzystają, oczywiście, no to faktycznie nie da się ukryć. Ale skoro pan zaczął temat Polacy na rowerach, to chciałam zapytać pana o to, czy ma pan takie poczucie, że czasami zdarzają się takie wilczki młode, które lubią trochę za bardzo szaleć na tych rowerach, bo mam takie poczucie, że te ścieżki rowerowe to chyba z założenia powinny być przeznaczone jednak do takiego rekreacyjnego korzystania, a zdarzają się tacy, którzy chcieliby w Tour de Pologne sobie pojeździć, nie mają szansy, więc wyjeżdżają na te ścieżki i się zaczyna i bywa niebezpiecznie. No na pewno, wszędzie trzeba mieć rozsądek, tak jak prowadząc samochód trzeba, prawda, przestrzegać zasady i reguły, również jadąc na rowerze po ścieżce rowerowej, no trzeba zwracać uwagę na to, czy ktoś nie jedzie z przodu, no zachować po prostu bezpieczeństwo, a jeżeli ktoś chce już tak naprawdę sobie pojeździć mocno, to nie wiem, nawet tutaj będąc w Warszawie, mieszkając w Warszawie, ja jeżdżę na przykład sobie tutaj na Powsin, później nad Wisłą, Góra Kalwaria, no i tam całe peletony kolarzy, którzy mogą się ścigać, także mogą się powyżywać. Mogą się powyżywać, tak, ale ta jazda po mieście musi być rozsądna. Oczywiście trzeba mieć oczy dookoła głowy, trzeba patrzeć na samochody, na innych użytkowników też tych ścieżek rowerowych, na pieszych, no bo wiadomo, to jest ruch, to jest tylko moment nieuwagi i już może dojść do nieszczęścia. Zwłaszcza, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i sama jestem, nie wiem, rowerzystą, tak, jestem kierowcą, jestem pieszym i w zależności od tego, gdzie jestem, zachowuję się trochę inaczej i trochę drugą stronę traktuję inaczej. No oczywiście, że tak. Oczywiście, szczególnie przy tych takich skrętach w prawo nieraz, jakieś strzałka w prawo, prawda, tak, jest chodniczek dla rowerzysty i ja sam na to tak bardzo zwracam uwagę, bo mówię, nie daj Bóg, gdy ja tutaj rowerzystę potrącił, to żeby była... No ale pierwszy grzech rowerzystów, moim zdaniem, z perspektywy kierowcy, to jest to, że nie ma ścieżki rowerowej na przejściu, a oni wjeżdżają. I nagle nic z tego nizowego pojawia się panu taki rowerzysta i później dochodzi do tragedii. Na pewno tak, dlatego bardzo fajnie, że o tym mówimy i zawsze zdrowy rozsądek jest najważniejszy, ale myślę, że właśnie mówiąc o tym, że tak właśnie jest, jak pani mówi, że dzisiaj teraz jadę samochodem, za chwilkę będę jechał rowerem, później będę pieszym i te wszystkie, prawda, trzeba po prostu dostosować się do sytuacji, w jakiej jesteśmy i zawsze mieć zdrowy rozsądek i wtedy naprawdę jest bezpiecznie i przyjemnie. Zdecydowanie. Panie Czesławie, czytałam, że jakieś zmiany w Tour de Pologne w tym roku się szykują. Zmiany? No na pewno będzie bardzo ciekawy Tour de Pologne. Zaczynamy 29 lipca, kończymy 4 sierpnia i wprowadzamy trochę więcej etapów górskich. Będą 4 etapy górskie, 2 płaskie. Zaczynamy też troszeczkę inaczej, bo na ogół kończyliśmy w Krakowie. Kraków dla Tour de Pologne to tak jak Paryż dla Tour de France. Zawsze tam było zakończenie, ale postanowiliśmy dać coś troszkę innego kibicom i mieszkańcom Krakowa. Po prostu robimy tam klasyk. Robimy etap ze startu wspólnego, startujemy na rynku, kończymy na Błoniach. Taki dystans będą mieli kolarze do przejechania około 150-160 km, ale na pewno będzie wyścig bardzo ciekawy pod względem właśnie i konfiguracji, i miast, przez które będziemy jechali. Także myślę, że będzie wielka uczta. Trudniejszy, zdecydowanie trudniejszy. Myślę, że jeden z najtrudniejszych, jakie były w historii. No dobrze, a nasi dadzą radę? Znaczy nasi najlepsi? Bo tam mamy dużo teraz, naszych tam będzie. Mamy teraz taką elitę, tak jak, nie wiem, jak w piłce nożnej mamy Lewandowskiego, tak w kolarstwie mamy Michała Kwiatkowskiego, który w tym roku zaczął pięknie sezon, ponieważ wygrał pierwszy taki klasyk World Touru Stradę Bianche, czyli to jest taki wyścig w Toskanii, gdzie jest tam ponad 270 km do przejechania i część jest asfaltem, a część jest po prostu ubitą taką szutrową drogą. Podobnie jak Paryż-Roubaix jedzie po bruku, to tam się jedzie po prostu po bezdrożach taki, czyli bardzo trudny, ale wyścig, który wygrał teraz niedawno Milano San Remo, no to wygrał
Monument, monument, czyli postawił sobie pomnik w San Remo. Polak, wyścig z piękną tradycją, bo chyba 108 lat już jest organizowany. No i jeszcze Polak nigdy nie wygrał tego wyścigu. Wygrał go w taki sposób naprawdę no, mistrzowski. Walczył z Peterem Saganem, który też tutaj znany jest polskim kibicom, bo tutaj zaczynał swoją karierę jako kolarz, który przyjechał nieznany, wygrał Tour de Pologne, wygrał World Tour. No i jest teraz już dwukrotnym mistrzem świata. Jest naprawdę jednym z najlepszych kolarzy na świecie, można powiedzieć nawet najlepszym, jeżeli chodzi szczególnie o te klasyki. A Michał go po prostu pięknie ograł. Michał to jedno, no i Rafał Majka, który szykuje się do wielkich turów. To on ma zupełnie troszkę inną charakterystykę. Tak jak Michał jest takim bardziej kolarzem klasycznym, właśnie wyścigi jednodniowe, jak Mistrzostwa Świata, jak Igrzyska Olimpijskie. A Rafał jest takim kolarzem, który no, świetnie sobie radzi na długich podjazdach, podobnie jak Contador, jak Froome, czyli na pewno będziemy go widzieli w tym roku w tych wielkich turach, które trwają tam 20 parę dni, tak jak Tour de France, nie wiem, Giro d'Italia czy Vuelta Espania. No i oczywiście mam nadzieję, że jeden i drugi pojawią się w Polsce w dobrej formie i będziemy mogli ich obserwować na Tour de Pologne i trzymać za nich kciuki. A jak pan tak sobie jeździ z nimi, spędza z ten czas i oczywiście bierze udział w każdym etapie i tak dalej, to tak nie brakuje panu tego, żeby tak trochę się pościgać? Powiem szczerze, mam w bagażniku rower. Jak kończy się etap, sam wsiadam na rower i jadę i etap sobie. Pan sobie przejeżdża. Etap nie, ale jakieś tam półtorej godziny, jak zależy, o której skończymy. Albo jak na przykład etap startuje tam o godzinie 14, 15 nieraz, bo są krótsze etapy, to rano sobie z kolegami wsiadamy na rower i śmigam, bo no, tak jak powiedziałem, rower to jest no, fantastyczna forma ruchu, która też nie tylko daje ci kondycję fizyczną, ale też tak sobie resetujesz troszkę umysł. Po prostu fajne rzeczy przychodzą do głowy, jak jest dużo problemów, jak się wsiada na rower, to się rozwiązują te problemy, a podczas Tour de Pologne no, to jest naprawdę jeden wielki stres, prawda? Bo jesteś odpowiedzialny za wszystko. Przede wszystkim za bezpieczeństwo kolarzy. Jedziemy w tym roku, Tour de Pologne ma do przejechania prawie 1200 km, 500 miejscowości w całym kraju. Wszystko się dzieje na drogach, czyli zabezpieczenie tych dróg, zmiany organizacji ruchu, współpraca z tymi wszystkimi służbami i tak dalej. No to jest wielka odpowiedzialność. Później transmisja telewizyjna, to wszystko. I to wszystko no, gdzieś tam do mnie trafia. Oczywiście dużo wcześniej to przygotowujemy, bo rok wcześniej przygotowuje się wszystkie te ustalenia, zgody, pozwolenia, wszystko. Ale później tak, no to jest żywy organizm, to nie jest zamknięty obiekt sportowy, tylko tu jedziemy, prawda, drogą, nie wiem, jakiś wypadek, jakieś coś tak, i na to wszystko tak. Trzeba reagować. Mm-hmm. No dobrze, to teraz mniej przyjemny temat, to jak w takim razie reaguje pan na informacje, które docierają do nas? Zeszły rok chyba był taki intensywny, jeśli chodzi o doping wśród kolarzy. Doping ten temat mam wrażenie tak znika, pojawia się, a chyba tak, zeszły rok tak. Był taki, że więcej takich informacji. Ja się cieszę bardzo, że właśnie się mówi o dopingu, bo kolarstwo jest jedną z niewielu takich dyscyplin sportowych, które zaczęła naprawdę walczyć bardzo mocno z dopingiem. I stąd tyle się mówi, jak się mówi doping, to na ogół się znajdowało ten doping u kolarzy. No, cała afera z Lensem Armstrongiem, prawda? Dokładnie. Gdzie no, okazało się, że nie tylko on, ale też zawiodły inne służby, przede wszystkim te, które szukają tego dopingu. No bo wyobraźmy sobie, że Armstrong podczas Tour de France był prawie codziennie kontrolowany. No to kto go kontrolował i jak go kontrolował, że nigdy nie znaleziono u niego dopingu przez 7 lat? Prawda? Dopiero później zeznania świadków i tak dalej udowodniły. Czyli też ten system tej kontroli okazuje się niedostateczny albo, nie wiem, skorumpowany, no nie chcę tu nikogo osądzać, no ale coś nie zadziałało, skoro facet wygrywa 7 lat pod rząd Tour de France i nie jest złapany na dopingu. Na dopingu. Na dopingu, gdzie później się przyznaje, że brał ten doping. Czyli na pewno to spowodowało, że no, zostały wprowadzone takie nowe procedury, że został wprowadzony paszport biologiczny, czyli nie patrzymy, co my wzięliśmy sobie tutaj, tylko co mamy w organizmie. Mhm. Robimy, prawda, badania, wiemy, jakie tam mamy poziomy tych takich testosteron, inne rzeczy i wtedy przed wyścigiem w zasadzie każdy kolarz, który jest w tym kolarskiej lidze mistrzów i nie tylko te drużyny, które chcą ścigać się na przykład jak CCC w World Tourach, to muszą się zgodzić na to, żeby mieć paszport biologiczny. Na czym to polega? Właśnie, że niespodziewanie możemy każdego zbadać. Na przykład gdybyśmy tutaj byli zawodnikami,
Musielibyśmy w takim programie Adams wpisać, że jesteśmy od tej godziny do tej, sobie jeździmy samochodzikiem, kończymy naszą przejażdżkę i tam już może ktoś na badania czeka. I no to sprawdzamy. No, i to spowodowało, że się wyrównały szanse, tak jak się... Czyli rozumiem, że wszyscy kolarze, którzy biorą udział chociażby właśnie w Tour de Pologne, mają tego typu dokument. Ależ oczywiście, mają tego typu dokument, są badani i stąd proszę zwrócić uwagę, jak kolarstwo robi się z powrotem bardzo fajnym sportem. Nie masz tych takich cyborgów. Ja na przykład patrzę na wyniki ostatnich kilku lat Tour de Pologne, różnice między pierwszym, drugim, trzecim kolarzem to są sekundowe, sekunda, dwie, trzy, czyli naprawdę jest walka do samego końca. Są te emocje, no i też inne państwa, tak jak nie wiem, Polska, Słowacja, inne państwa, no mając wielkie talenty, ci zawodnicy mogą się wykazać, a tak to był w pewnym momencie taki jakby monopol na to, że ktoś miał, nie wiem, talent, oczywiście wielką pracę, ale też miał dobrego doktora i wygrywał wszystko. A teraz się to otworzyło i chyba na tym to polega, także jeżeli gdzieś tam kogoś przyłapią, to bardzo dobrze, bo znaczy, że to funkcjonuje i tutaj nie ma się tym co dziwić, bo jak się spojrzy, to doping w całym sporcie funkcjonuje. Tam, gdzie są pieniądze, tam, gdzie jest sława, tam, gdzie jest presja i tak dalej, jest. Czy to będzie, nie wiem, tenis, czy to będzie piłka nożna, czy to będzie lekkoatletyka i tak dalej, są też tacy ludzie, czy takie federacje, które w jakiś sposób no, nieuczciwy chcą osiągnąć ten wynik. Mm-hmm. A ja tak sobie myślę, bo wspomniał Pan o talentach. Jak, z tego co się, ja strasznie lubię oglądać Tour de France na przykład, dla których to jest strasznie, godzinami po prostu transmisja, ale biorąc pod uwagę w jakich okolicznościach przyrody oni jadą, to jest fantastyczne. Ja się te godzinami patrzę na tą Prowansję na przykład. No tak. Ale chciałam zapytać o to, że tam cały zespół, wszędzie, w każdym turze, pracuje na jedną osobę. To jak wyłapać w tym zespole, że jest taki rodzynek, który, kurczę, w przyszłym roku może zdobyć mistrzostwo? No na pewno, tak jak zobaczymy na taką grupę zawodową, prawda? Są specjalizacje. To jest, no to już jest tak jakby amatorzy, nie? Jak byłem amatorem. Czyli w wąskim zakresie oni się tak, już specjalizują. Amatorem jak byłem, to na przykład tak jakbym był uczniem szkoły średniej. Czyli byłem we wszystkim dobry, prawda? Czyli jesteś dobry z matematyki, z chemii, z fizyki. Tak. Później idziesz na studia i już się ukierunkowujesz w jakimś tam kierunku. Tak samo przechodząc do zawodowego peletonu, tak podnosisz bardzo wysoko swój poziom sportowy, że ta cecha, z którą się urodziłeś, czy jesteś dobrym góralem, czasowcem, sprinterem i tak dalej, jest bardzo mocno wyeksponowana i robi się specjalistą w tym. Na przykład tak jak mieliśmy, jak mamy, nie wiem, specjalistów do jazdy na czas, mamy to, co mówiliśmy, Michał Kwiatkowski na przykład się będzie specjalizował bardziej w takich wyścigach jednodniowych, Mistrzostwa Świata, Igrzyska, Rafał Majka świetnie sobie radzi po górach, więc na te, szczególnie te długie góry, tak jak nie wiem, Froome, Contador, Quintana, prawda, oni będą między sobą walczyli. Mamy sprinterów, tak jak na przykład Kittel, Greipel, inni, prawda, Cavendish i ci zawodnicy, na przykład przygotowujemy Tour de Pologne, no załóżmy w tym roku mamy pierwszy etap dookoła Krakowa. Wiadomo, że raczej przyjedzie cały peleton i będzie finisz. Jak mam teraz w swojej grupie sprintera, to robię wszystko, żeby cała grupa pracowała na tego sprintera, prawda? Czyli żeby nikt nie odjechał, żeby ten peleton cały przyjechał do mety, później rozprowadzamy go na finisz i no i on finiszuje i wygrywa dla nas etap. Ale jak później wjeżdżamy na przykład etap do Bukowiny, prawda? Ten królewski, gdzie mamy góry. No to cały zespół się koncentruje, nie wiem, mamy Rafała Majkę, więc jedziemy dla Rafała Majki, żeby wszystko zrobić, żeby też nikt nie odjechał, żeby na przykład nadać duże tempo jazdy, żeby porwać ten peleton, tam różne taktyki stosujemy, no i później ten Rafał pod tą górę odjeżdża i wygrywa wszystko. Panie Czesławie, to zostawiając już Tour de Pologne, który kiedy się zaczyna? W lipcu, pod koniec lipca. W lipcu, 29. Pod koniec lipca, dokładnie, więc na pewno będziemy śledzić. Jesienią zeszłego roku wydał Pan autobiografię Zawodowiec. No i tam, jak się okazało, czego ja absolutnie wcześniej nie wiedziałam, przerzucił się Pan na weganizm. Znaczy wymusiło to zdrowie. Ja jestem wegetarianką, więc jakby też bratnia dusza, dlatego chciałam o tym porozmawiać. Tak jest. No, weganizm jest jeszcze bardziej skomplikowany, no ale to nie wynikało z tego, że nagle Pan stwierdził, że nie ma Pan ochoty jeść, nie wiem, mięsa, ale wynikało to ze względu na zdrowie. Na zdrowie, tak. Właśnie był taki moment w moim życiu, że nie wiem, po skończonych już tam latach takie choroby przyplątały mi się bardzo nieprzyjemne. Choroba Meniera, czyli ni stąd, ni zowąd zawroty głowy, które okazuje się, że nie ma na to leku, są jakieś środki, które tam mogą to złagodzić, ale nie można tego wyleczyć. Później
przy okazji migotanie przedsionków, gdzie ja, kurczę, miałem serce zawsze jak dzwon i mówię, skąd migotanie przedsionków? No, ale okazuje się, że te leki, które brałem i tak dalej, spowodowały migotanie przedsionków, jakieś wrzody. No i to wszystko spowodowało, że już zaczynałem taką linią pochyłą, no, trafiać do lekarzy i bez garści pigułek bym nie mógł funkcjonować. Tak akurat się też złożyło, że nasi przyjaciele mieli mamę chorą na nowotwór i znaleźli w Meksyku taką klinikę, która oczyszcza organizm z toksyn właśnie poprzez zmianę jedzenia. No i żona była tym motorem, Elżbieta, która mnie tam atakowała, mówi, musimy pojechać, musisz. A ja oczywiście jak to facet, gdzie tam będę jechał do jakiegoś Meksyku, tutaj tyle pracy. Jeszcze tutaj taka to, jest znachora. No właśnie, znachora jak znachora, zmiana jedzenia, mówię, co to pomoże, pigułka pomoże, gdzie tam jedzenie. No i proszę sobie wyobrazić, że jednak jedzenie ma tak wielką rolę, że ja w to tak uwierzyłem, że no wierzyć, w szoku jestem. Odstawienie produktów zwierzęcych, pochodzenia zwierzęcego, białka, jesteśmy przebiałkowieni, jedziemy właśnie za dużo tego mięsa, za dużo tego mleka i tak dalej, wszystkich tych produktów właśnie nabiału, no spowodowało, że właśnie zmieniając tą dietę, ja nie wiem, już po 10 dniach zapomniałem o tym, że mi się w głowie kręci, miałem boleriozę, którą też gdzieś tam po drodze, której się pozbyłem, serce mi wróciło do normy. No i wszystko fajnie się wytego i przede wszystkim to, co mówiłem, kurczę, jako sportowy, to zawsze byłem nauczony dużo mięsa, dużo białka. Chłopcy, musimy jeść takie duże ilości tatara, nie wiem, kogla, mogla, wszystko. No więc, kurczę, przyjadę, w ogóle nie będę miał siły, żeby na rower jechać. Ale przyjechałem, wsiadę na ten rower, kurczę, w ogóle się nie mogę zmęczyć. Jadę 100, 120 kilometrów. Jadę za tym Tour de Polonia, tam nic, wyprzedzam ich wszystkich, nic. I to nic. No i faktycznie okazuje się, że jednak jedzenie ma wielką, wielką rolę i to się przekłada, bo ja nawet patrząc, jak przyjeżdżają teraz już te grupy takie topowe na Tour de Pologne, tak jak, nie wiem, Sky, Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majki, drużyna, przyjeżdżają ze swoimi produktami, przyjeżdżają ze swoimi dietetykami i to wszystko bardzo się zmienia, czyli jedzenie naprawdę w naszym życiu, nie tylko w życiu sportowców, odgrywa bardzo ważną rolę. No i ja już teraz, no po prostu dla dobrego samopoczucia nie jem tych produktów, które czyli mi czuje się pan jak młody Bóg. Jak młody Bóg, super, tak. Tak, nie jemy do tego, o czym mówił pan Czesław. Nie, ja absolutnie też uważam, bo nie, no, przestawienie trzeba przede diety wszystkim zwrócić uwagę bardzo na to, co się je. Oczywiście nie odstawi nikt tak, bo to nawyki żywieniowe to jest tak. Zatem każdego organizmu reaguje inaczej. Oczywiście, że tak, ale warto zwrócić uwagę na to, co jemy i zadbać o zdrowie. Panie Ruch Czesławie. I jedzenie to jest podstawa. Czyli wsiadamy na rower, wiosna się zaczyna, jemy nowaliki jedzenia. I pilnujemy jedzenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Ja wszystkiego miło. Dobrego życzę. Będziemy dziękuję, przyglądać się Tour de Pologne. Dziękuję za miłą przejażdżkę, bo bardzo się fajnie jechało. Dziękuję, polecam się. Na razie jeszcze nic nie rozbiłam, nie zarysowałam, więc jest elegancko. Dobrze. No, dzięki, panie Czesławie. Jeszcze raz. Wszystkiego do dobrego. Dziękuję pięknie. Do widzenia.